Tak, TV. W dzisiejszym programie goszczę pana profesora Jana Żaryna. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo miło, że przyjął pan zaproszenie do naszej skromnej stacji. Przyjemność po mojej stronie, szczególnie, że po raz pierwszy, od zawsze Nowalijka, to miła wiadomość. Panie profesorze, startuje pan do Senatu, więc proszę powiedzieć, z jakiego okręgu mieszkańcy których miejsc będą mieli szansę zagłosowania na pana? To jest okręg numer 40, podwarszawski, powiat warszawski zachodni, legionowski, powiat nowodworski i wołomiński. To są te cztery okalające stolice i niewątpliwie bardzo powiaty związane z miastem, zarówno w sensie infrastruktury, komunikacji, tego wszystkiego, co bez wątpienia jest widoczne gołym okiem, jak i jest związany ten okręg bardzo mocno ze stolicą, tak interpersonalnie, dlatego że to są mieszkańcy powiatów, którzy w dużej mierze pracują w Warszawie. To są też mieszkańcy, którzy z jednej strony odznaczają się tym, że stamtąd pochodzą, z dziada, pradziada, a z drugiej strony jest to ludność bardzo napływowa, ponieważ tamte tereny są relatywnie tańsze. Wielu w związku z tym się wyprowadza z kolei z Warszawy, by tam pozwolę sobie trochę przerwać, żeby zwiększyć dynamikę wywiadu. Jasne, cały czas. Tak. Startuje pan z ramienia PiS, jest pan desygnowany z tej partii, żeby kandydować. Jest pan związany w ogóle z tą partią od jakiegoś dłuższego czasu. Dlaczego akurat Prawo i Sprawiedliwość? I tak i nie, bo ja jestem oczywiście związany z Prawem i Sprawiedliwością. Nie jestem członkiem tej partii, natomiast jest mi równie blisko, jeśli nie bliżej, do Prawicy Rzeczpospolitej, która też mnie wspiera w tych wyborach, ale oczywistym jest, że dzisiaj po prawej stronie Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią wiodącą. Ale, przepraszam, że przerwę jeszcze raz, kandydatem Prawicy Rzeczpospolitej był pan Strzembosz, a nie pan Żaryn. To znaczy w tym okręgu dziś, niezależnie od przeszłości, Prawica Rzeczpospolitej popiera Jana Żaryna. Okej. Okay. 11 listopada odbędzie się Marsz Niepodległości. Czy wybiera się pan na ten marsz? I jak pan to widzi? Czy gdyby był pan decydentem, czy uważałby pan, że Prawo i Sprawiedliwość powinno iść wspólnie z narodowcami, którzy organizują największy marsz, czy jednak środowiska patriotyczne powinny sobie organizować oddzielne obchody? Ja mogę powiedzieć, że na pewno tak, ja pójdę na ten marsz. Wspieram Marsz Niepodległości organizowany przez Ruch Narodowy, młodzież bardzo ciekawa i ewidentnie niepodległościowo patriotyczna, odwołująca się do dorobku przede wszystkim Romana Dmowskiego i jego niewątpliwie olbrzymiej wielkiej zasługi dla Polski, jaką było współtworzenie i wielki udział jego w odbudowie państwa polskiego. Drugiej Rzeczpospolitej. Natomiast uważam, że bardzo dobrze się stało, że Ruch Narodowy organizujący Marsz Niepodległości zaprosił pana prezydenta. I wydaje mi się, że to jest ten kierunek mojej odpowiedzi. To znaczy pan prezydent Andrzej Duda, mam nadzieję, że odpowie pozytywnie na to zaproszenie, będzie patronem. Czy ma pan jakieś sygnały? Nie, że nie mam takiego bezpośredniego kontaktu z panem prezydentem, żebym mógł mówić, że mam jakiekolwiek sygnały. Natomiast liczę na to, że pan prezydent zostanie patronem tego wielkiego wydarzenia, bo ono ma swoją już bardzo piękną historię i też jest znakiem pewnego sprzeciwu młodego pokolenia wobec
tej całej polityki historycznej rozumianej jako polityka wstydu, bądź jako polityka, która próbuje zniszczyć oddolne inicjatywy niepodległościowe, przejmując je, a nie honorując. I dlatego liczę na to, że pan prezydent Andrzej Duda nie będzie, jak jego poprzednik, próbował być zachłannym i przejmować uroczystości 11 listopada, a właśnie zostanie patronem, czyli tym, który wspiera, a jednocześnie szanuje odrębność. No dlatego też, idąc dalej, można powiedzieć, że decyzja Prawa i Sprawiedliwości to jest decyzja partii, czy pozostanie w Krakowie, czy też zdecyduje się na to, żeby wesprzeć, czy też jak na samym początku. Pan na przykład taką... Iść razem z ruchem. Prezydent Duda pójdzie z narodowcami, a prezes Kaczyński zorganizuje swoje własne obchody w Krakowie? Forma patronatu może być bardzo różna. To może być osobisty udział pana prezydenta, chociaż na to bym raczej nie liczył, natomiast może też być, i na to liczę, że wyższej rangi urzędnik Kancelarii Prezydenta zostanie przez niego desygnowany i tam na zakończeniu marszu, czyli przy Stadionie Narodowym, ta osoba wystąpi i będzie w imieniu prezydenta honorować uczestników. To także, mam nadzieję, że zamknie raz na zawsze tą niechlubną część historii związanej z Marszem Niepodległości, czyli udział służb specjalnych, policji i tych wszystkich, którzy w sposób manipulatorski. Zaczyna się pan nam coraz bardziej podobać, ponieważ nasza telewizja uwielbia spiskowe teorie. To nie są spiskowe teorie w tym przypadku. Ja uczestniczyłem w tym marszu i na własne oczy widziałem, choćby przechodząc obok tego miejsca podczas jednego z pierwszych marszów, gdy samochód TVN-u był podpalany i naprawdę nie robili to ludzie z Marszu Niepodległości. Co więcej, policja nadzorowała to miejsce, tak żeby wreszcie udało się to podpalić, bo ci wybrani do podpalenia okazało się, że nie mają takich umiejętności. 20 minut bodaj trwała ta cała szopka, w której uczestniczyli nieznani mi rzecz jasna sprawcy. Natomiast faktem jest, że telewizja TVN dopiero zaczęła kręcić całą tę scenę w momencie, kiedy już samochód był podpalony. Pamiętamy też rozmowy pana Wojtunika w aferze taśmowej, podsłuchowej, i pamiętamy jego radosną informację, że minister spraw wewnętrznych, naruszając relacje międzynarodowe, w tym przypadku z Rosją, decyduje się na stworzenie warunków prowokacji, które miałyby obciążać Marsz Niepodległości. Znowu tak się składa, że ponieważ byłem tam, ja nie jestem na czele marszu, tylko zawsze gdzieś tam w środku sobie idę z przyjaciółmi, z rodziną, bo chcę w tym też roku rozmawiać. Pan, w tym roku też pan idzie. Tak, oczywiście, i też raczej w tłumie, a nie gdzieś tam na przodzie. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy uczestniczą i przyjeżdżają z wielu stron Polski. To są zawsze szalenie miłe rozmowy. I w związku z tym te prowokacje, jak się jest tam w środku, to one są widoczne. Na przykład właśnie ta prowokacja przy ambasadzie rosyjskiej, potem ta prowokacja polegająca na tym, że jak przechodziliśmy przez most Poniatowskiego, to w zeszłym roku z kolei, gdzie nagle pojawiła się grupa jakichś 20 zakapturzonych faciów, którzy przeszli rzeczywiście marszem, w pewnym momencie do niego weszli. Tacy starsi, dobrze zbudowani. Takie właśnie dziwne figury. I widać było potem, że to są właśnie ci, którzy zaczęli rzucać petardami czy czymś tam w policję. A skutek miał być taki, ja akurat szedłem w tym marszu z takimi dwiema starszymi paniami. Wielkie, wspaniałe polskie patriotki przyjechały gdzieś tam, jedna z Kanady, żeby było śmieszniej, a druga gdzieś tam bodaj spod Siedlec, już w tej chwili nie pamiętam, jakoś żeśmy się tam odnaleźli podczas tego marszu. No i one w pewnym momencie, jak dochodziliśmy do Stadionu Narodowego, no to
już były przekonane, że lepiej jest stamtąd uciekać, dlatego że zostaną zabite. I to jest oczywiście skutek zamierzony przez sprawców. Jeżeli oni tego nie wiedzą, to są albo kretynami, ale oni wiedzą. I w związku z tym ja mam nadzieję, że to już był ostatni rok w zeszłym roku, kiedy takie prowokacje miały miejsce, a kiedy będzie patronat prezydenta Andrzeja Dudy, to żaden cham nie ośmieli się używać narzędzi państwa do burzenia radosnego, patriotycznego święta. I mówię ostro i będzie to ostre, dlatego że to, co się tam działo podczas tego marszu, musi być wyartykułowane. Dlatego że to była totalna niesprawiedliwość, która spotkała organizatorów. To jeszcze pytanie kolejne, aczkolwiek powinienem je zadać wcześniej. Jeśli dostanie się Pan do Senatu, czym chciałby się Pan zająć? No oczywiście, przede wszystkim tym, na czym się znam. Mam nadzieję, że moje kompetencje będą rozszerzały się w miarę rozpoznawania też tej rzeczywistości dla mnie nowej, politycznej. Mianowicie chciałbym się zająć polską polityką historyczną, edukacją, oświatą przede wszystkim powszechną, choć oczywiście tutaj szerokość tego tematu jest bardzo duża i to jest osobno do wyartykułowania zestaw moich programowych postulatów. Nauką, czyli szkolnictwem wyższym, sam jestem nauczycielem akademickim od wielu lat i mam jakieś doświadczenie wynikające z tej próby porównania teorii systemu bolońskiego do praktyki, która zupełnie jest daleka od prawdopodobnie zamierzeń twórców. I chciałbym bardzo, i może nawet przede wszystkim, zająć się Polakami na wschodzie i w ogóle naszym dziedzictwem. To będzie bardzo trudny temat, dlatego że on przełamuje się z różnymi pryncypiami polskiej polityki zagranicznej. Tym niemniej nie można stawiać tego interesu narodu polskiego, Polaków tam mieszkających, jako coś, co przeszkadza, co stanowi barierę wobec z kolei potrzeb polityki zagranicznej, tworzenia niewątpliwie tego Międzymorza, czyli Morze Bałtyckie, Czarny Adriatyk. Nawet jeżeli się przełamuje jedno z drugim, to obydwa cele równolegle musimy prowadzić i to zdecydowanie z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. To przejdźmy do polityki. I ostatni temat to Polonia. Polonia, te ponad 20 milionów Polaków mieszkających na zachodzie, mieszkających w Stanach, w Kanadzie, bo to akurat są te dwa środowiska o największej liczbie Polaków dziś znajdujących się poza granicami kraju. Wielopokoleniowa społeczność, każde pokolenie, inne wyzwania, inne potrzeby, to wszystko jest w ogóle nieogarnialne. Przejdźmy do polityki historycznej. Dobrze. Konkretny problem w postaci Tomasza Grossa, który teraz odpalił niedawno bombę kolejną, że Polacy podczas II wojny światowej zabili więcej Żydów niż Niemców. No tutaj, znaczy jakoś, w jaki sposób, czy i w jaki sposób, jeśli tak, Polska powinna zareagować na coś takiego? Znaczy jakość oczywiście historyczna tej wypowiedzi jest nijaka, no bo żadne słowo i zdania wypowiadane przez pana profesora w tej kwestii nie mieszczą się w prawdzie historycznej. Natomiast istotne jest coś innego, mianowicie musimy mieć świadomość, że polskie państwo musi podjąć długofalową politykę historyczną pod swoje skrzydła w związku z tym... Czy taka polityka historyczna jest realizowana? Czy jest jakakolwiek? Nie, bo to zależy od ludzi. To jest nie tylko kwestia instytucjonalna, ale także wrażliwości ludzi, którzy będą się nią zajmowali. Ta ekipa rządząca nie ma wrażliwości, której by dominowała troska o dobre imię, wręcz odwrotnie. To są ludzie w dużej mierze wychowani przed na latach 90. Przed tą ekipą rządziły inne ekipy. Czy były takie czynione próby? Tak, ale nie powiem, żeby jakakolwiek ekipa w gruncie rzeczy była w stanie wyrwać się z tego potwornego w latach 90. świetnie opisanego przez Ziemkiewicza w Michnikowszczyźnie, takiego ataku na polską tradycję. Na polską tradycję, która została opatrzona najgorszymi izmami, jakimiś darwinizmem, szowinizmem, antysemityzmem i tak izmy, które miały spowodować, że mieliśmy się wstydzić.
wstydzić tego, że jesteśmy Polakami, że mamy jakąś przeszłość. To wszystko tylko i wyłącznie nas ogranicza. Schowajmy się, stulmy się i nie próbujmy w ogóle wydobywać bohaterów przeszłości. Ten potworny nacisk, którym zostaliśmy poddani w latach 90. spowodował, że znaczna część elit polskich w ogóle w to uwierzyła i stała się wręcz roznosicielem tego kłamstwa. Spotkała się w związku z tym też z roznosicielami kłamstwa zewnętrznymi, którzy oczywiście mają swoje priorytety i używają historii do tego, żeby pomniejszyć znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, żeby stworzyć z naszego kraju taki byt nie do końca potrzebny, a przynajmniej na pewno nie o głosie suwerennym. No dobrze, panie profesorze, z diagnozą tutaj trzeba... zgadzamy się w 100%. I teraz trzeba to wszystko jest, zmienić. Co pan jako przyszły bardzo senator, tak. Co pan zrobi, żeby... Czy pan coś zrobi, czy można coś zrobić? Można. Żeby można, no, dołożyć można. Tą cegiełkę... Napoleon mówił, że żeby wygrać wojnę, a to jest rodzaj wojny, trzeba mieć trzy rzeczy, pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. I mam nadzieję, że znajdą się pieniądze w różnego rodzaju spółkach, choćby Skarbu Państwa i wielu innych instytucjach, które są pod nadzorem bezpośrednim albo pośrednim wyższych urzędników państwowych i w tej chwili są dotowane rzeczy, które no, nie mieszczą się w polskości w takim pojęciu, a chodzi zarówno o dzieła sztuki, o filmy, o szeroko pojętą kulturę narodową, która dzisiaj jest wspierana przez te struktury. Czyli co, wynajmujemy Spielberga, żeby nakręcił nam fajny film historyczny. Na przykład. Ja raczej myślałem o Melu Gibsonie, żeby jego o to poprosić. Ale Spielberg, proszę bardzo, niewątpliwie kierunek ten sam naszego myślenia, to znaczy ewidentnie przenieść znaczną część pieniędzy na to, żeby zostały one dobrze wygospodarowane w celu pokazania światu, że polska historia jest wspaniała i wielka i dotarcie do społeczności amerykańskiej czy zachodnioeuropejskiej, takie dotarcie, które będzie skuteczne, czyli właśnie rewelacyjny reżyser, telewizyjny kanał powszechnej oglądalności i serial na temat Polaków ratujących Żydów, książki tłumaczone na języki sekundy, tylko jeszcze książki tłumaczone na języki obce, ale równocześnie na przykład wielka broń, którą na przykład Niemcy od wielu lat stosują wobec polskich środowisk intelektualnych, czyli chadecy, konkretnie Fundacja Konrada Adenauera. Świetne zjawisko sięgające wielu społeczności, w tym polskiej. Powinniśmy założyć bardzo podobną instytucję, która będzie tworzyła w elicie narodów europejskich i światowych propolską grupę. Na stypendiach młodzi ludzie, studenci, którzy będą chcieli uczyć się polskiego, będą chcieli uczyć się historii Polski, tam mają stawać się przyszłości premierami, prezydentami ich kraju. Czegoś, co pan powiedział, tak. Że tutaj będziemy kręcić filmy, w których będziemy opowiadać, jak ratowaliśmy Żydów, na tak? Przykład, tak? Tutaj mnie i niektóre środowiska uważają, że obracamy się wokół tego pojęcia antysemityzmu i tak dalej, natomiast za mało dbamy o antypolonizm, za mało walczymy z antypolonizmem. To jest druga część od słowa. O co mi chodzi? Że na przykład kłamstwo Holokaustu jest karane, natomiast kłamstwo tego typu, co mówi Gross, już nie. Tak, a wiem dlaczego? Wie pan dlaczego? Dlatego, że między innymi Żydzi potrafili doprowadzić do tego, że na terenie każdego podręcznika szkolnego, niezależnie od tego, w jakiej części jesteśmy świata, białej rasy przynajmniej, to znajdziemy informacje na temat tego, że w czasie II wojny światowej była zagłada. Każdy młody człowiek kształcący się w szkołach powszechnych wie o zagładzie. Natomiast nie ma w podręcznikach szkolnych informacji o Powstaniu Warszawskim. Jeden z kierunków polityki historycznej jest właśnie taki, żeby wymusić, ale to jest olbrzymi wysiłek intelektualny, finansowy, na długie lata rozprowadzany, żeby nie mogły społeczności zachodnie ważyć się na podważanie prawdy o bohaterstwie Polaków w czasie II wojny światowej. Polskie państwo podziemne, Powstanie Warszawskie, to są takie minima, które powinny znaleźć się
na terenie szkolnictwa powszechnego. Pan mówi o działalności edukacyjnej, tak, a ja ale chcę efektem, wejść na stronę, ale na ja kwestie, o tym samym mówię. Na kwestie ja prawne. Ja rozumiem. Czy tylko... z ustawy wykreślić na przykład kłamstwo Holokaustu, tak? Nie, tylko nie można się ograniczyć. No to żeby była równowaga, to wprowadźmy w takim razie kłamstwo antykolonizmu. No zgoda, tylko że trzeba mieć najpierw tę potęgę, jaką stworzyli Żydzi na dziś, jako naród dotknięty zagładą. Ale to jest my, jako nasze naród państwo, polski, my tworzymy naszą ustawę, panie profesorze. Nie, no dobrze, dobrze, to naszą ustawę możemy sobie utworzyć jak chcemy, ale ja mówię o tym, że świat ma mieć obowiązek taki, że nie wolno żadnej osobie na świecie podważyć fakt, że istniała zagłada. Jeżeli jakikolwiek historyk czy polityk... Ale to ma być penalizowane? Jest pan za tym, że... Kwestia penalizacji... brytyjski historyk Irving, który no, był zamknięty w więzieniu za zgłoszenie... Nie wiem, czy akurat to jest najlepsza forma, ale to jest prawo brytyjskie, proszę bardzo, jak chcą go wsadzać do więzienia za kłamstwo, tylko żeby także za kłamstwo dotyczące historii Polski. Właśnie na przykład istnienia polskiego państwa podziemnego, które nie mordowało Żydów, a ratowało Żydów. Jeżeli byłaby taka zgodność sytuacyjna, tylko o nią trzeba powalczyć. To nie jest tak, że Żydzi nie zawalczyli o to. Żydzi o to przez wiele dziesięcioleci zawalczyli. I teraz chodzi o to, żeby Polacy potrafili także wprowadzić taki zasób wiedzy na temat historii Polski do świata, żeby żaden matoł, niezależnie od tego, jakie stanowisko spełnia, czy nazywa się Juncker, Schulz czy Gross, żeby nie mieli odwagi, ani nie śmieli używać kłamstwa historycznego, bo to jest oczywiście używanie kłamstwa, w tym przypadku do tego, żeby pomniejszyć nasze znaczenie na arenie międzynarodowej. Tak jak nikt nie ma czelności twierdzić, że Żydzi także mają swój współudział w Holokauście, bo była policja żydowska w gettach, prawda? I przenosić odpowiedzialność poprzez manipulację na zjawisko wobec zagłady marginalne. Dobrze, panie profesorze, teraz przejdziemy na tematy dla pana mniej komfortowe, bo nie historyczne. Unia Europejska. Zostajemy czy występujemy? Zostajemy. To jest miejsce, w którym odbywa się dialog na poziomie nie walki zbrojnej, tylko na poziomie twardych negocjacji między państwami narodowymi i to jest olbrzymia zdobycz Unii Europejskiej, natomiast trzeba do tej zdobyczy powrócić, dlatego że dzisiaj urzędnicy Unii Europejskiej świetnie finansowani i otoczeni świetnym PR-em wytworzyli sobie domniemanie, że są po to, żeby być i żeby realizować ewentualnie interesy wybranej strony, na dziś to są Niemcy. I są w związku z tym beneficjentami, jako zespół urzędasów, prowadzenia polityki proniemieckiej, a kiedy się to nie udaje, to się oczywiście próbują odwoływać do wartości, które w tym momencie mają być akurat biczem na przykład przeciwko Polsce. I taki układ Unii Europejskiej, kiedy klan urzędników jest po to, żeby stawać się stroną w konflikcie między państwami narodowymi, to taki kształt jest nie do przyjęcia. Natomiast kształt taki, że jest to zespół państw, które umówiły się, że nie przekraczają pewnej granicy, w której będą realizowali i kłócili się o swoje interesy narodowe, jest bardzo dobrym eksperymentem i z tego nie rezygnuję. Dobrze. A teraz spróbuję namówić pana profesora, żeby się pokusił o ocenę niektórych komitetów wyborczych i partii, które startują w wyborach. Niektórych, ponieważ niektóre są takie bardziej interesujące. No, zacznijmy od komitetu wyborczego Kukiz. Co pan sądzi o tym ruchu? No, przyglądam się oczywiście temu, co się dzieje od momentu wyborów prezydenckich, pierwszej tury po dzień dzisiejszy. Niewątpliwie pan Paweł Kukiz, którego zresztą znam osobiście, kilka razy żeśmy się spotkali w życiu, bardzo inteligentny człowiek, świetnie nie tylko śpiewający, ale mówiący. I